Cześć! Dzisiaj będzie krótki poradnik o tym, jak oczyścić i przygotować krewetki. Ja kupiłam takie krewetki całe, nieobgotowane, więc one są w kolorze szarym. To są krewetki tygrysie. I teraz pokażę Wam, jak je oczyścić i przygotować do jedzenia. Na początku krewetkę przekładam na deskę i osuszam ją ręcznikiem papierowym. Nie będzie wtedy śliska i nie będzie Wam się wyślizgiwać z dłoni, co ułatwia jej czyszczenie. W restauracjach często możecie dostać krewetki razem z głową, więc zaczniemy od przygotowania właśnie takiej krewetki. Dlatego zdejmuję tylko jej pancerz. Ostrożnie podważam palcami lub nożykiem pancerz z tułowia krewetki. Jednocześnie zazwyczaj odchodzą też od nóża. Jeżeli one nie odejdą, to za chwilę będzie łatwo, można je odjąć. Na końcu zostawiam jedną łuskę, która będzie trzymać ogonek. Teraz całą krewetkę nacinam na górze i za pomocą noża wyjmuję tą małą żyłkę. Ta żyłka jest albo przezroczysta, albo taka ciemna. To jest układ trawienny krewetki. Wyciągam tą żyłkę i już tak wygląda oczyszczona krewetka. Tak jak wspomniałam, tak właśnie przygotowane, oczyszczone krewetki możecie dostać w restauracji właśnie z główką, której oczywiście się nie je, no ale z różnych względów no efektowniej wygląda na stole. Jeżeli chcecie jednak bez głowy, po prostu sam korpus krewetki, tak jak można kupić też krewetki mrożone, to wystarczy, że odetniecie głowę. Możecie też zacząć od odcięcia głowy. Odcina się w miejscu, gdzie zaczyna się pancerzyk. I dalej postępujemy tak samo. Zdejmuję ostrożnie pancerz, odejmuję od nóża, jeżeli nie odeszły razem z pancerzem. Zostawiam ostatnią łuskę, tak aby trzymała ogon. Bo zawsze taka krewetka ładniej wygląda z tym ogonkiem. Teraz nacinam wzdłuż i tak samo wyjmuję tą żyłkę. I zobaczcie, tak wyglądają krewetki już oczyszczone. Teraz możecie je smażyć, panierować, przygotować makaron, smażone krewetki, co tylko chcecie. No na pewno zaletą takich krewetek jest to, że nie mają łebka i nie wyglądają tak strasznie na talerzu, szczególnie to mówię do osób, które są wrażliwe. Są mniejsze, nie mają tych długaśnych wąsów. Tak przygotowane krewetki nadadzą się do różnych dań z makaronem, no bo te z głową to raczej jako takie samodzielne danie, kiedy ktoś układa na półmisku. Jak widzicie, te krewetki są szare, jak zostaną poddane obróbce cieplnej, czyli albo ugotowane, albo podsmażone, będą miały taki ładny, różowo-pomarańczowo-czerwony kolor. Wtedy krewetki są smaczne i dobre do jedzenia. Zachęcam Was do przygotowania krewetek. Mam nadzieję, że polubicie krewetki, może już je lubicie. Warto na pewno przygotować i poszukać w ogóle w sklepach krewetek właśnie tygrysich, takich nieugotowanych, czyli szarych, bo szare to znaczy, że jeszcze nie są w żaden sposób ugotowane. Zazwyczaj można je znaleźć na mrożonkach. Kupując krewetki, zwróćcie uwagę na rozmiar. Jest on zazwyczaj określony w stylu na przykład 16x20, 13x15, 6x8. To dokładniej znaczy tyle, to nie jest jakiś rozmiar, nie wiem, ogona w stosunku do tułowia, tylko dla tych z Was, którzy nie wiedzą, to oznacza liczbę krewetek, która mieści się w kilogramie. Czyli jeżeli macie 4x6, to znaczy, że 4 do 6 krewetek będą w kilogramie, czyli to będą takie większe. Jeżeli macie 16x20, no to od 16 do 20 krewetek zmieści się w 1 kg. Mam nadzieję, że poradnik będzie przydatny. Czekam na Wasze komentarze. Pozdrawiam Was cieplutko i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!